Pana. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest Pan osobą niepełnosprawną. Mógłbym się przedstawić? Jestem Dariusz Mandziak, nazywam się Dariusz Mandziak, mam 50 lat. Żonaty, dzieci. Normalnie jestem w tej chwili po amputacji. Znaczy nie w tej chwili, bo to jest około półtora roku temu, ponad nawet. W wyniku wypadku, któremu uległem, choroba przebiegła w ten sposób, że po prostu amputowano mi kończynę. Oprócz właśnie tego, że pan jest osobą niepełnosprawną, co panu przeszkadza w życiu takim spokojniejszym, żeby ta niepełnosprawność aż tak nie... Zaraz skończyliśmy na tym, że po prostu ja złożyłem wniosek o przydział lokalu mieszkaniowego ze względu na to, że nie spełniam norm metrażowych, jak określono mi w odmowie, czyli metraż, który w tej chwili posiadam obecnego lokalu, jest około 13 metrów na osobę, a norma, która jest ustalona przez uchwałę tutaj urzędu, to jest 5 metrów kwadratowych. Nie jest brane w zupełności pod uwagę to, że jest osoba niepełnosprawna, która po prostu wymaga... To znaczy inaczej. Nikt po prostu szczegółowo się tą sprawą nie zajął. Nikt nie przyjechał, nie zobaczył, jak wygląda mieszkanie, jak wyglądają warunki. Bo na podstawie tego, co pan wysłał. Tak, tak. Nikt po prostu się tym, po prostu sucho potraktowano to normalnie przedmiotowo. Jest osoba, są przepisy, nie spełnia, dziękujemy i na tym się po prostu sprawa zakończyła. Tak zimno potraktowali pana po prostu na zasadzie? Tak, po prostu bez żadnej jakiejkolwiek, no nie wiem, podejścia jakiegoś ludzkiego. Ja wszystkie dokumenty, które były wymagane, po prostu złożyłem. Wszystkie wnioski, swoje dochody, praktycznie... Wszystko, co było potrzebne, nie? To, co po prostu było wymagane, wszystkie te rzeczy po prostu złożyłem, no ale przedmiotowo potraktowano, jest tam metraż przekroczony, dziękuję panu, po prostu nie przysługuje żaden lokal i tak dalej. Co dalej? Więc ja na podstawie tej odmowy wniosłem pismo o ponowne rozpatrzenie mojej sprawy do Rady Gminy i o ponowne rozpatrzenie sprawy z tego względu, że uważam, że po prostu właśnie zostałem potraktowany przedmiotowo, nie jak normalnie jakieś podejście takie ludzkie, tylko jako przedmiot, przestawić, odstawić i tak dalej. Nie? Zostało to przyjęte, wcześniej jeszcze była rozmowa z burmistrzem, też żeśmy rozmawiali, tam miał podjąć jakieś działania, no nie zostało nic podjęte, w każdym bądź razie do tej pory na to pismo nie uzyskałem żadnej odpowiedzi. To już minęło około 2,5 miesiąca, prawie 3. No proszę. Żadnej odpowiedzi, po prostu czy tak, czy nie, nic, po prostu... Czy można przypuszczać, że papiery zostały odłożone na bok? Prawdopodobnie gdzieś tam do szuflady i... No, a chodziło przede wszystkim o to, żeby po prostu zmienić treść uchwały, która wzięłaby pod uwagę osoby, które są na przykład w mojej sytuacji, o znacznym stopniu niepełnosprawności, które powinny być potraktowane jakoś nie tak z urzędu sucho, tylko powinno być jakieś podejście po prostu ludzkie. Ktoś powinien przyjechać, zobaczyć, jakie są warunki faktycznie, jak to wszystko wygląda, a nie opierać się tylko na tym, co jest na papierze. Czy próbował pan dotrzeć do jakichś stowarzyszeń, czy jakichś organizacji, które by mogły panu pomóc, czy zareagować właśnie na to, co się dzieje z tymi papierami, pana, które pan składa tam i ta zimna... To znaczy w tej chwili jest tylko Piotr Kanikowski z Legnica 24, który napisał też artykuł właśnie o tym, jak wygląda cała sytuacja. No i w obecnej chwili miałem też telefon od osoby z faktu, nie pamiętam konkretnie tam nazwiska i tego też, prawdopodobnie w przyszłym tygodniu umówimy się na jakąś rozmowę, na jakiś wywiad i po prostu ta sprawa zostanie też jakoś tam nagłośniona. Jak pan myśli, no to długo trwa, no pan jest osobą niepełnosprawną, czyli no to są jakieś uciążliwe rzeczy, bo on musi do lekarza też prosić, jak pan mówił, żeby gdzieś dojechać. Wie pan, wobec mnie, moje odczucia są takie, że po prostu brakuje dobrej woli.
bo zmiana uchwały na przykład w gminie to jest przedstawienie tego na sesji, zaopiniowanie jakoś tego i po prostu w wyniku dwóch, trzech osób, które wykażą dobrą wolę, które zechcą po prostu pomóc jakoś, czy zmienić tą ustawę, żeby otworzyć furtkę w przyszłości, nie tylko dla mnie, bo jest ja jestem jednym z iluś tam ludzi, którzy po prostu potrzebują jakiejś tam, no, jakiejś pomocy po prostu. Niestety nie ma na to w tej chwili żadnego odzewu, z tego względu w tej chwili została złożona skarga do pana wojewody dolnośląskiego na to, że nie ma żadnej odpowiedzi, żadnej reakcji ze strony władz gminy, ani osób, które powinny się tym w ogóle zainteresować. Jaki będzie przebieg dalej, no zobaczymy. No. A trzeba walczyć. Myślę, że my też postaramy się to nagłośnić, bo ludzie niepełnosprawni no, potrzebują pomocy, bo każdy z nas przez jakiś tam losowy wypadek ja chciałem jeszcze tylko jedno zaznaczyć, że po prostu gmina inwestuje pieniądze w rzeczy, które są nie to, że niepotrzebne, ale są rzeczy ważniejsze, które powinny być zrobić. Prosty przykład, dostęp do miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej. Biura, wszystkie urzędy znajdują się na pierwszym piętrze, w starym budynku szkoły podstawowej, to była numer 2 chyba, gdzie nie ma ani windy, ani podjazdu, ani niczego. I jak osoba na przykład taka jak ja, poruszająca się o kuli, o wózku, o protezie, jak ma tam dotrzeć? Jak to jest rozwiązane tam w tej OPS-ie właśnie? Czy co, wychodzą pracownicy, wnoszą, czy coś? Bo jak? Nie, no nikt tam nikogo nie wnosi, no bo to są pracownicy. No, ale to jest łamanie przepisów. Ja nie wiem, czy to jest łamanie przepisów, bo nie jestem akurat nie... wie pan, w tej chwili już chodzę o kuli, jest mi troszkę lepiej, no jakoś tam jak potrzebuję, no pomału jakoś tam się wykaraskam na tą górę. Ale są osoby, które po prostu są naprawdę gdzieś na wózku, sparaliżowane czy coś, nie mają możliwości, żeby tam w ogóle dojść do, nie wiem, czy pani kierownik, do pracowników socjalnych, czy do kogokolwiek. A jak pan myśli, nie ma tam możliwości, żeby to windę zainstalować, czy jakieś jak inwestuje się pieniądze w rzeczy, które no, pochłaniają naprawdę dużo pieniędzy, ja nie chcę się wypowiadać, ale właśnie się nie zabezpiecza potrzeb, które są ustawowo zagwarantowane dla osób niepełnosprawnych. Czyli można powiedzieć, że pan burmistrz Kosztyła, ciężkie nazwisko, nie mogę się nauczyć, po prostu nie dba o mieszkańców, wyborców, no bo tak naprawdę to powinno być realizowane w pierwszych planach. Pan musi mieć dostęp do instytucji. Pan jest niepełnosprawną osobą i to mówi nawet unijne prawo. Ja nie jestem prawnikiem, nie znam tych przepisów, ja mam po prostu podejście, ja widzę to ze swoich potrzeb, które są, co jest dla mnie uciążliwe, co jest uciążliwe dla osób w mojej sytuacji, bo spotykam się z takimi osobami. Czyli nie jest tam jeden i po prostu uważam, że no, są rzeczy, które powinny być priorytetami, które powinny być najpierw zrealizowane, a potem rzeczy, które są no powiedzmy dla społeczeństwa, dla przyjemności, dla rozrywki i dla innych rzeczy. Co pan chciałby powiedzieć może tak przy okazji właśnie naszej wizyty u panu burmistrzowi czy radzie, która no, ona to decyduje. Pan Kosztyła jest tylko do wykonywania woli rady. Co pan chciałby przekazać? To znaczy ja bym chciał... No, to jest trudne, ja rozumiem. Ale może... Tak ciężko mi jest w tej chwili powiedzieć coś takiego sensownego. Ale nie chciałbym, żeby po prostu kogoś z znajomych, bliskich osób spotkało coś takiego i żeby musieli się borykać z takimi rzeczami, bo wtedy się dopiero to rozumie, kiedy człowieka to osobiście dotknie. A tak to jest człowiek, jak to mówią, głodny, znaczy syty głodnego nigdy nie zrozumie i tak samo osoba pełnosprawna, dopóki nie doświadczy pewnych rzeczy, osób niepełnosprawnych nie zrozumie. Proszę Państwa, jak sami słyszeliście, urzędnik też powinien być człowiekiem. Także prosimy o reakcję w tym temacie, bo naprawdę może nas spotkać to samo w życiu. I co wtedy zrobimy? No właśnie. Dziękuję bardzo.